Dzień dobry państwu. Marek Mierzwiak i Urszula Pawlik witamy państwa bardzo serdecznie, dziękując za to, że państwo jesteście z nami, słuchacie nas i to słuchacie bardzo dokładnie. Pani Urszula powiedziała kiedyś, że brakuje jej książeczki i taką książeczkę dostała pocztą od stałej słuchaczki pani Władysławy Druciak z Dolnego Śląska, ale to już druga taka książeczka, ale tak? Tak, to już druga taka książeczka. Chodzi o słynną małpkę Fiki Miki i jej przygody z murzynkiem Goga Goga. Książka <śm> mojego dzieciństwa, na którą bardzo, bardzo długo polowałam. Dlatego chciałam bardzo serdecznie Mam podziękować. Pani Władysławie, no i życzyć, żeby ogródek się wspaniale rozwijał. No tak. Zatem jeszcze raz dziękujemy za to, że jesteście Państwo z nami, że słuchacie naszych opowieści O czym Milczy Historia, i już przechodzimy do dzisiejszej opowieści o czarownicach. Proszę Państwa, ukazała się książka Czarownica z Bostonu. To najnowsza powieść Krisa Boliana, pisarz amerykański. Pochodzenia ormiańskiego. Jego ojciec był Ormia. Ninem. ninem, a matka szwedką. Mikro... Wybuchowa mieszanka, prawda? Wyjechali do Stanów i oczywiście tam w B Vermont. On mieszka z żoną i córką, pisze wspaniałe książki. I ostatnią mamy: to jest książka, która opowiada o kobiecie, która się zbuntowała. W 1662 roku w Bostonie mieszkała ta piękna kobieta, wyszła za mąż i nagle okazało się, że mąż jest potworem, że nagle zaczął ją sprowadzać do y, takich funkcji użytkowych, że ty masz mi podać dobrą kolację, że ty masz być dobra w łóżku, że ty masz po prostu reprezentować mnie i się w ogóle nie odzywać. Kiedy ją y, uderzył, czy przebił jej dłoń widelcem, to Mary powiedziała nie, to ja dziękuję bardzo i wyszła z tego domu i okay. od tej pory zaczęła się jej gechenna, piękna kobieta nagle została oskarżona o czary, bo tak czasami się zdarza, że brzydcy ludzie oskarżają te młode kobiety, czy oskarżali te młode kobiety o to, że były one czarownicami. I to bez powodu albo z powodów bardzo, bardzo przyziemnych, bardzo niskich. Chodziło o majątek, chodziło o zazdrość, chodziło, chodziło o jakieś wyimaginowane yy, krzywdy, które jak to wie, z wyimaginowanymi krzywdami bywa, nie miały nigdy miejsca i powstały w głowie sprawcy odbiły się bardzo nieprzyjemnie na ofiarze. Czarownica z Bostonu to jest książka, która przenosi nas w XVII wiek na teren Ameryki, na teren z przyszłego Bostonu, bo to jest dopiero zalążek. I w środowisko ludzi, którzy wyemigrowali z Anglii z powodów religijnych to ten odłam chrześcijaństwa, bo to nie katolicyzm, to jest chrześcijaństwo, nazwano później purytanami albo inaczej oni siebie z biegiem rozwoju i umacniania się tej religii nazwali siebie sami purytanami. Idea, jak to zwykle na początku była Wspaniała, szczytna. szczytna. I od czego to się zaczęło? Od Henryka VIII, jak wiadomo, Henryk VIII miał sześć żon, przy czym małżeństwo z pierwszą żoną Katarzyną Aragońską przestało mu się podobać, zakochał się w Annie nota notabene, którą potem też okrzyczano czarownicą, bo rzekomo usiedliła króla, no i król nie mogąc dostać legalnego rozwodu, na co nie zgadzał się papież, powiązany interesami bardzo mocnymi z dynastią hiszpańską, bo oni właśnie tam zasiadali na tronie, słynni królowie katoliccy, to byli, którzy umocnili tę więź, kategorycznie powiedział nie. No Henryk VIII, ponieważ bardzo chciał poślubić swoją ukochaną, zdecydował się wtedy na drastyczny krok i wziął, można tak powiedzieć, rozwód z papiestwem. Co zaowocowało własną religię. własną religię, religię, którą nazywamy dziś anglikańską i kościół, który powstał nazywamy kościołem anglikańskim. Polegało to na tym, że kościół bardzo silnie był powiązany politycznie i administracyjnie do pewnego stopnia z państwem i Król zasiadający na tronie jako pomazaniec Boga, uczynił się głową tegoż kościoła. I to się nie spodobało pewnej grupie ludzi, którzy uważali, że religia to jest czystość i idealna rzecz sama w sobie. Stąd nazwali się pure, czyli czyści, albo od łacińskiego słowa pure, czystość, czyli co w naszym języku nazywamy purytanami. I kim byli ci purytanie? Oni przede wszystkim kwestionowali głowę Kościoła, króla jako głowę Kościoła. Uważali, że Bóg jest jeden, jedyny i żadne podróbki, żadne takie samozwańcze wyniesienia nie wchodzą w grę. Przeszkadzał ich też, a nawet drażnił ten przepych, bo Henryk VIII słynął z przepychu i on tę religię czy tę otoczkę wokół anglikanizmu yy, naprawdę sprowadził do rozmiarów ogromnego, wręcz wyzywającego, się. Bogactwa miał na to środki, bo rozwiązał klasztory i to co Zostało wzięte, zrabowane, ukradzione klasztorom, przeszło na jego majątek. No, purytanom się to. Bardzo nie podobało, bo oni żyli, czy też postanowili żyć zgodnie z tym, co pisze Biblia, według praw Biblii, czyli skromnie, czyli bez jakiejkolwiek oznak próżności, co wykazywało się ich ubiorem. To była również pracowitość i stronienie od wszelkiego rodzaju uciech. Czyli takie skromne życie poświęcone pracy i koncentrowaniu się na tym, co było przekazem boskim, no spowodowało automatycznie, że oni rośli może nie w siłę, ale w w majątek. I okazało się, że była to grupa całkiem zamożnych ludzi. No, z czasem, jak to bywa, zaczęła być solą w oku, szczególnie córki króla Henryka VIII ze związku z Katarzyną Aragońską, Marii Tudor, tak zwanej Krwawej Marii. No i ponieważ ludzi tych objęły prześladowania, inowierców wtedy palono równo na stosach, podobnie jak czarownice czarowników i Czarne koty, które były również ucieleśnieniem diabła, tak spadły tego typu kary i prześladowania na Purytan. I oni postanowili po prostu wynieść się z Anglii. z Anglii do Nowego Świata. Do Nowego Świata, postanawiając, wyjeżdżając taką bardzo szczytną ideą stworzenia nowego państwa. A które miało być nową Jerozolimą, bo tak sobie postanowili, że to się, ten twór będzie się nazywać i miała to być, miało to być jak gdyby odbudowanie raju utraconego czyli mieli żyć skromnie, pracowicie, zgodnie z prawami yy boskimi. Jako, że byli ludźmi zamożnymi, skrzyknęli się i Kupili albo zbudowali, czy też zamówili w stoczniach statki i wyruszyli w nieznane do Nowego Świata. Dotarła na miejsce grupa tysiąca osób i jedenastu statków i zaczęli tworzyć swoje własne kolonie, swoje własne miejsca, rozkaz, swoją państwo. nową Jerozolimę. No mieli o tyle pecha, że załapał się z nimi razem kaznodzieja taki bardzo charyzmatyczny mający ogromny dar wymowy John Winthrop Kim był ten, że kaznodzieja no, absolutnym fanatykiem i wyznawcą srogich kar za najmniejsze przewinienie a także miał wbitą do głowy podobno od a do z y, księgę, która y, powstała w XV wieku, czy została opublikowana w XV wieku, to jest konkretnie rok 1486, Młot, młot na, na Czarownicę. Jest to zaczął. kodeks, jak gdyby, czyli czy też zbiór wytycznych, jak się rozpoznaje czarownice, jak się z nimi należy obchodzić, żeby przyznały się do winy, a winą to były czary, obcowanie, spółkowanie z, z diabłem. diabłem i rzucanie wszystkich niedobrych um, uroków. No i do tego wszystkiego on wzbogacił tę już i tak bardzo surową, bardzo okrutną księgę wiemy że w tym czasie płoną stosy w Europie morduje się głównie kobiety o Pewną swoją filozofię. Mianowicie. Mianowicie kobieta jest stworzeniem niższym niż mężczyzna. Jest dlaczego? No, choćby dlatego, że Jezus był mężczyzną, Bóg był mężczyzną, a nie kobietą. I dlatego uczynił ją słabszą fizycznie, słabszą psychicznie, o mniejszym mózgu o niemożliwościach pojęcia pewnych podstawowych praw oczywistych mężczyźnie, podatną na wszelkiego typu pokusy i nie potrafiącą się oprzeć mocy czy czarowi diabła. I Pani tutaj uszuje, jeszcze ja Przerwa na chwileczkę, przeczytam fragment tej książki, gdzie mąż, tej Mary mówi tak, cóż w końcu pan stworzył też węża i osła. Dlaczego nie miałby powołać do życia kobiety z nabiałem zamiast mózgu? Właśnie. No i to pączkowało I To pączkowało i jeszcze takim argumentem, takim gwoździem do trumny dla kobiet, dlatego poniżania kobiet czy usankcjonowania poniżenia kobiet był fakt, że gdyby kobieta przez przypadek była równa mężczyźnie, co z założenia było niemożliwe. absolutnie niemożliwe, to przecież Jezus by się Ożenił. A Jezus, według teorii chrześcijaństwa, nigdy nie był żonaty, co jest kwestionowane przez historyków, choćby dlatego, że Jezus zmarł, mając 33 lata, mężczyzna w sile wieku na owe pojęcia bardzo dojrzały, gdzie mężczyzna 50-letni to już był de facto starcem i w religii, czy też w państwie Żydowskim było nie do pomyślenia, żeby zdrowy mężczyzna mający możliwości reprodukcyjne, a takie Jezus yy, niewątpliwie yy, miał, pozostał w stanie bezrzędnym. Stąd też się mówi, że jego żoną, według niektórych teorii, była Magda, Mag, Maria, Maria Magdalena. Magdalena albo Maria Z. Magdali. No i tutaj mamy przez tego kaznodzieję sprowadzoną kobietę absolutnie do stanu takiego półczłowieka. Ma służyć mężowi, ma być mu całkowicie posłuszna. Nie wolno jej się buntować. Nie może ubierać się yy, inaczej niż w kolory biały na święta, czarny, ciemnoszczony. Szary względnie brunatny, Brązowy. ciemnobrązowy, bo inne kolory, szczególnie te jaskrawe, kuszą diabła i czynią ją bardziej podatną na moce yy, diabelskie. Następną rzecz, którą yy, narzucił yy, kobiecie, była, yy, był czepiec. To był taki szczepek, który z tym yy, europejskim, powiedzmy sobie, ma stosunkowo niewiele wspólnego, bo jego głównym celem było yy, za ścisłe zakrywanie włosów. Dlaczego? No, dlatego, że kobiece włosy są. Wielką pokusą, i tym razem są pokusą nie tylko diabelską, przywołującą diabła, ale również są pokusą dla mężczyzny. I taki mężczyzna, skuszony, sprowadzony na manowce, znajduje się we władzy kobiety, czyli popada w jej sieć czarów złych, mocy tego, co kobieta niedobrego sobą. To zakrywanie włosów to trwa po dziś dzień w niektórych państwach niektórych i toczą się wojny tak. no, Szczególnie w państwach arabskich. We Francji <laughs> mamy sporą wojnę o to, że dziewczynki przychodzące do klasy na lekcje nie mogą zakrywać włosów. No ale idźmy tym tropem. Należało żyć w czystości należało żyć zgodnie z prawami boskimi, czyli wszelkiego typu zdrady, a nawet krzywe Spojrzenia, jak to się mówiło, czy zalotne spojrzenia były bardzo surowo w tej społeczności karane. Co było najłagodniejszą karą. Kary stosowano fizyczne za tego typu przewinienia. No, taki delikwent, który spojrzał, a z reguły delikwentka, delikwentka która spojrzała zalotnie, Albo nie tak jak trzeba, w ocenie kaznodziei czy swoich bliskich, szczególnie podczas mszy w kościele na chłopaka, była stawiana pod pręgierzem, i ten pręgierz kończył się batorzeniem. Najłagodniejsza kara to były rzemienie, takie ze skóry bawołu, bardzo takie ostre, i to było 5 batów, gdzie to przecinało. Skórę Przecinało do skórę do krwi wielkim, wielkim przewinieniem, i tutaj mamy tę historię, między innymi opisaną w książce. Było posługiwanie się diabelskim trójzębem. Proszę sobie wyobrazić, że jedzenie widelcem, który miał trzy zęby. Potrafiło doprowadzić człowieka na stos. Dlaczego? W tej księdze młot na czarownicę, jak również w innych wizerunkach, diabeł jest z reguły przedstawiany z długim czarnym ogonem, z wielkimi rogami oraz Właśnie z takim trójzębem w ręce. No i Posługiwanie się widelcem już było znamieniem tego, że osoba ma kontakty z czarownicą. Czy jest, inaczej, jest w mocy diabła, bo. Posługuje się przedmiotem diabelskim. Czyli byśmy powiedzieli, dzisiejsze kulturalne jedzenie doprowadzało człowieka na stos. Ilu ludzi w Polsce poszłoby na ten stos, gdzie widelce w owym czasie były już powszechnie znane? Powszechnie znane I i z nimi jeść, Francuzów. Francuzów. Jak co niektórzy twierdzili? No, samo nabożeństwo. Nabożeństwo niedzielne było obowiązkowe i spóźnienie się. Strasznie długie, bo zaczynało się rano po skromnym śniadaniu. Przychodziło się do kościoła z reguły w zależności od pory roku, ale powiedzmy sobie, średnio godzina ósma, dziewiąta. Siedziało się w tym kościele do godziny dwunastej. O dwunastej się wychodziło. Kobiety musiały obowiązkowo pójść do domu, żeby Przygotować posiłek godny święta Pańskiego, który, bo ten dzień należało święcić również innym posiłkiem. Ta przerwa trwała dwie czy trzy godziny i wracało się na msze. Która trwała do zmroku. Czyli w kościele siedziało się średnio 6-7 godzin. Nie daj Boże, że na msze się spóźniło. Spóźnienie na msze było również karane. Jeżeli się kilka razy na tę msze spóźniło, co było bardzo dokładnie notowane, no to też się podpadało pod moc. Diabła. I spóźnienie się na mszę mogło oznaczać, że ktoś jest nieczystą duszą, i na wszelki wypadek należało go ukarać. Czyli proszę sobie wyobrazić, do jakich absurdów doszło. Religia katolicka ma to do siebie, że ona wszędzie zawsze widzi wroga i wszędzie zawsze widzi zło. I tutaj to zło. Ucieleśniały kobiety, słabe istoty, mające tę nabiał zamiast mózgu, mózgu tak. znajdujące się w mocy diabła. No i drugim naturalnym wrogiem, bo trzeba było wrogów mieć, byli Indianie, czyli ta rdzenna ludność, gdzie w imię miłości chrześcijańskiej i nawracana brano ich w niewolę. Zabijano i spychano z ziem ich rdzennie należących. I też jakiś kontakt z Indianinem był kontaktem de facto z diabłem, który skreślał, powiedzmy sobie, czy alienował z środowiska porządnych ludzi. I w tej takiej ponurej, bardzo atmosferze, pracuj, módl się, y, służ mężowi, bo jesteś jego y, własnością i dominacji mężczyzny, bo ja jestem panem wszystkiego, co ruchome i y, nieruchome. Do tego dochodziła nuda, długie zimy. No, i jak to ludzka wyobraźnia, puszczano wodze fantazji. No, puszczano wodze fantazji pod kątem ja. Muszę być ostrożny, czuwać nad tym, żeby mnie nie dopadł diabeł, tropić czarownice i widziano te czarownice na w każdym kroku, kroku, tym bardziej, że miano przykład z Europy. No i miano kaznodzieje, który był absolutnym wyznawcą młota na czarownicę. Ale pani Urszulo, ten człowiek tak uwiódł tych Purytan. Tak. tak. Przecież oni byli dobrymi ludźmi. Oni chcieli, oni chcieli... postępować tak, jak nakazuje Biblia. Tak. Nagle przychodzi Ktoś takich i mówi, i widzi w każdym człowieku, szczególnie w kobiecie, zło. No i. A Hitler? No tak. A panie Marku, to co się stało chociażby w Kambodży? czerwoni kmerowie. Zło jakoś lubi się łatwo zakorzeniać i jest bardzo chłonne. A weźmy wyprawy krzyżowe, mordowanie w imię Boga w sposób bardzo okrutny. Czyli w tej takiej ponurej atmosferze, no można powiedzieć zastraszania, prawda? Bo jedzenie widelcem trójzębnym to nie tylko grzech, ale jeszcze coś gorszego, kontakt z z jabłem zaczęto wszędzie i na każdym kroku widzieć, widzieć czarownice. Takie I... czarownice najbardziej sławne to czarownice z Salem. Tak i to jest właśnie miejsce, gdzie powstała. Chyba największa kumulacja tego obłędu, tego zła i tej przewrotności. Mówimy o Ameryce. Wioska, miasteczko, bo to było i jedno, i drugie, nagle stała się miejscem no, absolutnego horroru. Pewnego dnia dwie. Dziewczynki, jedna dziewięcioletnia, druga jedenastoletnia, dostały konwulsji, zaczęły się wić, zaczęły przy tym wypowiadać najróżniejsze, dziwne słowa. Pastor ich ojciec się przestraszył i wezwał lekarza. No i lekarz Oczywiście Purytanin stwierdził, że to nie jest żadna normalna choroba, która jest chorobą naturalną. Jest to ingerencja diabła, że na te dziewczyny ktoś musiał rzucić jakiś czar, jakiś zły urok. No, dziewczynki poszły tym tropem, bo nie miały tak do końca czystego, jak się później okazało, sumienia, jak zbadano tę sprawę. Otóż dziewczynki zabawiały się we wróżby, tak jak u nas się wróży w określone dni, szczególnie w Andrzejki, z wosku, lejąc no wosku, tak. wosk na zimną, roztopiony wosk na zimną wodę. Tam wróżyło się z jajka. i Rozbijało się jajko i żółtko należało tak mieszać patyczkiem. Był to określony rytuał i w tym żółtku, o, z tego żółtka odczytywało Jaki się obraz dwie się układał, tak? rzeczy. Jeżeli układał się to obraz trumny czy nietoperza, jaką trzeba mieć wyobraźnię, żeby w żółtku zobaczyć nietoperza, oznaczało to rychły koniec. Natomiast jeżeli w gwiazdę, w serce, w tym podobne rzeczy oznaczało to, że się szybko wyjdzie no. za mąż. I co się okazało, dziewczynki te zostały przyłapane na tego typu praktykach czyli na czarach. I jedna teoria mówi, żeby się uchronić, zaczęły symulować właśnie tę życzkę mięśni, te konwulsje, to rzucanie się na podłogę i wymyślanie panu Bogu. No i trzeba było znaleźć winnego, to się winny znalazł. One rzuciły podejrzenia na trzy Kobiety z niższych warstw społecznych, niewykształcone, pewną staruszkę, która już miała pewne objawy demencji, żebraczkę, no i niewolnicę, która służyła w domu, która już z góry była skazana na potępienie za nie ten kolor skóry, co trzeba, bo pochodziła z Karaibów. I ta histeria się tak rozrosła, bo kobiety zostały przesłuchane. Kobiety. No przesłuchanie oznaczało automatyczne tortury, że zaczęto łowić coraz to większą ilość czarownic, czarowników, tych, którzy rzucali zły urok. W sumie te dwie histeryczki, czy te dwie dziewczynki, które zapoczątkowały ten cały proceder. W wyniku tego do więzienia wpakowano i tu mamy różne dane. 197 204 największa ilość to jest 207 210 osób i ten obłęd zaczął trwać. Przede wszystkim wszystkich poddawano zgodnie z młotem na czarownicę określonym procedurą. Zapnęliśmy czarownika, czarownicę względnie czarownika, bo mężczyźni też byli o takie niecne rzeczy, znacznie rzadziej posądzani. No to druga rzecz. Trzeba ogolić włosy, rozebrać do naga i poszukać znamienia. Tego yy, czarta, czarta. I to mógł być jakiś do, drobny pieprzyk, to mogła być blizna, to mógł być rumień, to mogło być znamie. Wszystko to mogło być. W każdym razie, jakiekolwiek zanieczyszczenie skóry oznaczało, aha. Pomiot diabelski, kochanica diabła. No i potem kolejnym etapem tego wszystkiego to było poddawanie próbom. To była najbardziej popularna, najbardziej stosowana to była próba wody. Druga była próba łez. A trzecia była próba wagi. Nie wszystkie trzy yy stosowano. Rzadko zdarzało się, że ktoś przeżył, przeżył tę, tę jedną. pierwszą tak. próbę, bo zaczynano z reguły od próby wody. Co to było? Kobieta, bo to z reguły były kobiety, ubierano ją w szaty, żeby to było yy ciężkie. I jeżeli natychmiast poszła na dno. No to wiadomo? znaczy, że była osobą czystą, nie mającą kontaktów z diabłem. Problem był w tym, że wtedy noszono ciężkie, szerokie takie spódnice w kształcie dzwonu, wręcz yy, krynoliny pod to, Kobieta wrzucona na wodę, no pod, to, pod tym robiła się poduszka powietrzna, i ona przez parę minut na tej wodzie się unosiła. utrzymywała, póki te szaty nie nasiąkły wodą, i potem, no to już było wiadomo. Aha, pływa na wodzie z zawiązanymi rękami i nogami, bo wcześniej je krępowano. No to jest diabelskim pomiotem albo ma kontakty z, z diabłem. Następna próba to była próba łez. Miała ta osoba płakać na yy, zawołanie, zawołaniem, tak? niemalże. No jeżeli tak się nie stało, na hasło chyba płacz, nieciekły potoki łez, no to znowu sprzymierzenie z diabłem i wreszcie próba wagi, bo te czarownice latały na miotłach, czyli musiały nic nie ważyć, musiały być lekkie jak piórko. I tutaj w przeciwieństwie do mężczyzn, bo nigdy nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy o mężczyźnie latającym na miotle. I na czym polegała próba wagi? Stawiano ją na jednej szalce wagi, a na drugiej szalce wagi inną osobę. I jeżeli waga przeważyła, no to wtedy okazało się, Diabelski pomiot. No, z reguły w Europie kończyło się to stosem w tym państwie purytanów w nowym świecie, z reguły rzadziej, no ale się kończyło powieszeniem. No i tutaj mamy osoby, które są poddane temu przesłuchaniu, tym próbom, siedzą w więzieniu, są głodzone. Część osób w tym więzieniu umiera, ale na skutek oskarżeń dochodzi do stracenia. I tu mamy inne różne dane. Niektóre podają 18, niektóre poda podają 19 osób. W tej liczbie plus dwa psy. Te dwa uh -huh. psy wszędzie y, występują, bo one też zostały powieszone. <grym> tak głośno szczekało. Między innymi. Między innymi i stracono 14 kobiet, pięciu mężczyzn plus dwa psy. A dlaczego psa? No pies po prostu zawył w sposób yy, taki, że wskazywało na to, że przemawia przez niego diabeł w nieodpowiednim momencie. No i pies został powieszony, powieszony razem ze swoim panem, bo rozpaczał. W pewnym momencie zatoczyło to tak duże kręgi, że stało się istnym obłędem. Wszędzie widziano czarownice. I tutaj nastąpiło jak gdyby przegięcie pały, jak to się mówi kolokwialnie, bo jedna z oskarżonych rzuciła oskarżenie na żonę gubernatora, człowieka no bardzo tyle. potężnego, bardzo prężnego i co się stało? Gubernator, który miał na tyle zdrowego rozsądku i na tyle kochał żonę, to takie półstworzenie z <noise> nie wiem, tak. jeszcze nie do końca człowiek, a już nie. Niezwierzę, nie czyli coś, co miało zamiast mózgu nabiał, stanął twardo po w jej, jej stronie i w jej obronie i zdecydował się rozwiązać ten cały Karykaturalny sąd. Wszyscy, którzy jeszcze nie byli skazani, byli w trakcie tych prób i siedzieli w więzieniu, zostali udowodnieni, no niemniej, mleko się rozlało. 18 względnie 19 osób plus dwa psy przeniosły się prawdopodobnie do piekła. I co ciekawe, echa tego procesu który trwał bardzo krótko, bo on trwał raptem parę yy miesięcy, sięgają no praktycznie Wczorajszego dnia, bo 2022 roku, ten gubernator, który rozwiązał ten marionetkowy, paradoksalny, no, głupi sąd, głupi sąd tak. po wow. prostu doprowadził do tego, że większość sędziów została pozbawiona ich stanowisk, i jeden z sędziów w 1697 roku, czyli raptem 4 lata po rozwiązaniu tego cyrku. Na łożu śmierci przyznał się do tego, że brał udział w niesprawiedliwym procesie. Wyrok musiał zapaść jednogłośnie, więc on, on też głosował tak jak inni, czyli za skazaniem, no i sumienie mu nie pozwoliło. I to zapoczątkowało całą lawinę zdarzeń, bo Krewni tych, którzy zostali straceni, względnie zmarli, dopomagali się, domagali się oczyszczenia. No i prowadzono Trwa procesy przez lata. oczyszczające dobre imię tych ludzi. Przedostatnia osoba została uniewinniona w roku 1957 roku. Sąd Stanów Zjednoczonych wydał wyrok uniewinniający, natomiast ostatnia to jest rok 2022. U, może nie ułaska, oczyszczenie ostatniej ofiary, czyli jak pan widzi, no, ile. Prawie 500 lat, nie 450 lat trwało wychodzenie z tego szaleństwa spowodowano przez, spowodowanego przez 911 latkę, ale mamy też Europę, gdzie to się skończyło dużo, dużo później. No właśnie, i tylko ch chciałbym przypomnieć Państwu, że czarownicę z salem napisał Artur Miller. W roku 1953 to była taka zakamuflowana sprawa związana z makartyzmem, bo przecież podobne historie działy się w Stanach Komunizm. właśnie w tych latach. Ale wracając jeszcze do tych czarownic, to chciałbym powiedzieć, że ofiar było od 40 do 60 tysięcy, trudno powiedzieć kobiety. głównie kobiety, i też w Polsce dokonywano takich śmierci i procesów. I tutaj odnotowano 770 świeckich procesów o czary w koronie w okresie od XVI do XVIII wieku. I pan Tomasz Kowalski, pisarz z Katowic, pozwolił sobie w książce Nie, pozwolić, nie pozwolisz żyć czarownicy opisać proces czarownic 14 kobiet ze wsi do ruchów. On tam pojechał, badał i okazało się, że tam właśnie w tym Doruchowie 14 kobiet posądzono o czary i później spalono. Nie pozwolisz żyć czarownicy, Ale wracając No, a u nas zamiedzą w czeladzi, mamy pomnik Czarownicy, bo też znaleziono taką i spaloną na stosie, natomiast najsłynniejsza kobieta na terenie Polski posądzona o czary i stracona z tego powodu to była Sydonia, o której być może niedługo powiemy, bo to się wiąże z wielką, z wielką klątwą, z wielką tragedią i wielką miłością. Dziś proszę Państwa o czarownicach, o historii czarownic i o tym wszystkim, co się później <coughs> działo. Opowiadała Państwu pani Urszula Pawlik, no i zachęcamy do przeczytania tej książki Czarownica z Bostonu, ponieważ to może być jakiś wstęp do tego, żebyście Państwo dalej poszukiwali tych różnych dziwnych tropów, które, no jak ja to zawsze powtarzam, ludzie ludziom zgotowali w dobrej wierze. Ale tu muszę postawić cudzysłów, czy to była dobra wiara, czy nie. Zachęcamy do czytania i zapraszamy do następnego spotkania z panią Urszulą Pawlik. Marek Mierzyak kłaniamy się. Do zobaczenia i do usłyszenia niebawem.